witam w kolejnym materiale na moim kanale. Tutaj mamy przedstawione nagranie z budowy sadu. W poprzednim odcinku mieliśmy takie bonusowe nagranie, jeśli chodzi o zimę w Holandii. A tu też wracamy do tej wcześniejszej chronologii, na takiej, jeśli chodzi o te materiały, które były wcześniej nagrywane. Drut został zaczepiony na końcu, zamocowany, ładnie naprężony. No i w kolejną tutaj rzeczą, którą należy zrobić, jest właśnie przy pomocy klem zamocowanie go, tak, żeby wiatr go nie obluzował. W Holandii bardzo często mocno wieje, a tutaj mamy właśnie te klemy, mamy śrubokręt, no i taka właśnie praca. Takie spokojne chodzenie, mocowanie na wysokości przyrodzenia to było mocowane, także tak tutaj to działało, czasami tam delikatnie podnoszone lub opuszczane. Spoko praca. No, tutaj chodzi o to, żeby pokazać Wam, że przez cały rok w sadzie ta praca jest i ona jest zróżnicowana, bo większość to myśli, że to w sumie to zbiera się tylko te jabłka i gruszki i nic więcej tutaj nie mamy do roboty. No to oczywiście jest nieprawda. No, budowa sadu to według mnie jedna z ciekawszych takich prac kreatywnych. No może akurat nie w tym momencie, jeśli chodzi o klemowanie, ale generalnie tutaj jakaś tam kreatywność jest wymagana. Później do tych drutów, jeden jest na dole, tego na górze akurat z tego ujęcia kamery nie widać. Do tych drutów między tymi betonowymi palami mocowane są bambusowe kijki, tak. Później do tych kijków, tutaj mamy już porobione dziury, do tych kijków będą przywiązywane gałęzie, tak, drzewek. Na takiej to zasadzie polega, żeby te drzewa prosto rosły. No, miałem akurat fajną pracę, bo tam koledzy poprawiali dołki, które wcześniej były maszynowo robione, no ale wiadomo, to jakiś czas też stało i niektóre się delikatnie pozasypywały, więc ja miałem lajtową pracę, no ale to już korzystam z tego, że tutaj kilka lat robię, więc akurat mogę sobie na to pozwolić, żeby mieć mniej wymagającą pracę. No to myślę, że tyle w tym krótkim materiale. Tutaj właśnie chciałem pokazać, że są również inne prace. Więc trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich i na razie.